Niestety Wadowice mamy taką cechę, która nie występuje w innych miastach, przynajmniej tych, które ja poznałem na tyle dobrze, że mamy mieszkańców, którzy tak, żądają, żeby rozwijać gospodarkę, żądają, żeby tworzyć nowe miejsca pracy, ale nie pod moim oknem. Tam rozwijacie, tam są po tamtych sąsiadów. W sytuacji, kiedy ja czytam, że mamy protest mieszkańców ulicy Poprzecznej, którzy twierdzą, że ta ulica nie może być dwukierunkowa, mimo że była dwukierunkowa, no to z takimi sytuacjami nie spotykam się w Krakowie. W Krakowie, gdy miasto chce rozwijać gospodarczo swoją gminę, tam mieszkańcy nie protestują, że o, nie chcemy mieć drogi pod oknami. Mieszkamy na osiedlu, mieszkamy w mieście. Jeżeli mamy szeroką ulicę, po której przejeżdża tłum samochodów, to co za różnica, że tłum przejeżdża w jedną stronę czy w dwie. I niestety w Wadowicach mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że mieszkańcy protestują w każdej niemalże sprawie. Okej, ale też wykażmy zrozumienie, że ponad tym protestem są setki, jeśli nie tysiące ludzi, którzy nie protestują, nie przechodzą tutaj, ale żądają od nas konkretnych efektów i konkretnych rozstrzygnięć. I my te rozstrzygnięcia powinniśmy także w ich interesie podejmować.